Dlatego zaczynamy od druku numer 581, referuje pani Magdalena Marzyła. Uchwała w sprawie korekty do uchwały Rady Dzielnicy Siódmej Zwierzyniec z dnia 27 listopada 2016 roku w sprawie wniosku prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do WPF i WPI zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy Siódmej do realizacji w latach 2013-2014. Paragraf pierwszy. Paragraf pierwszy uchwały Rady Dzielnicy Siódmej otrzymuje brzmienie. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do WPF zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa chodnika w ulicy Księcia Józefa na odcinku od ulicy Kamedowskiej do ulicy Pajęczej. Tabelka jest przedstawiona, więc nie będę przytaczać. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie zabrać pierwszy głos. Znacie moje zdanie na ten temat. Część mieszkańców również zna moje zdanie. Proszę Państwa, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta inwestycja jest bardzo ważną inwestycją. Natomiast nadal uważam, że nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości, aby ta inwestycja stała się tańsza. Wydanie miliona złotych z publicznych pieniędzy, znaczy powinno nam wszystkim również zależeć, na odcinek 240 metrów bieżących chodnika jest naprawdę potężną kwotą, zważywszy, że tego typu chodniki robimy o takiej długości za około 200 do 300 tysięcy złotych. To już 300 to już jest bardzo trudny chodnik. Ja osobiście apeluję do Państwa radnych o rozwagę. Nic nie stoi na przeszkodzie jeszcze próbować wprowadzić uzgodnienia z zarządcą drogi, próbować wprowadzić to zadanie w innym trybie i inaczej lub w jakikolwiek inny sposób zapewnić tam komunikację. Natomiast osobiście jestem zdania, że w tej kadencji nie powinniśmy podejmować tego zadania. Proszę bardzo. Po pierwsze, dzielnica musi przeznaczyć 670 tysięcy złotych. To jest kwota, łącznie z projektem 690 tysięcy, to jest kwota, którą musi rozdysponować dzielnica, więc tutaj, jeżeli chodzi o finanse dzielnicy, nie mówimy o milionie złotych. Ja rozumiem, że tutaj pan przewodniczący odnosi się do tego, że MPWiK będzie musiało w jakimś stopniu finansowało przełożenie wodociągu. Ale chciałem zwrócić uwagę na istotny fakt, że jeżeli ten chodnik nie powstanie, to ZIKIT planuje tam ten ruch melioracyjny, tak jak to zostało zrobione na wcześniejszym odcinku Księcia Józefa, ten ruch melioracyjny ZIKIT planuje pogłębić i kratki betonowe tam wyłożyć kratkami betonowymi, co oznacza, że też sfera publiczna będzie musiała, jeżeli tam nie powstanie ta inwestycja, to z kolei ZIKIT będzie musiał wydać całkiem spore pieniądze na doprowadzenie tego rowu melioracyjnego do stanu, w którym będzie w sposób odpowiedni drożny, więc nie wliczałbym tych pieniędzy do kwoty ogólnej zadania, bo to jest to troszeczkę zamazuje rzeczywiście obraz sytuacji, dlatego że tak czy tak tam trzeba będzie wydać pieniądze, więc te pieniądze, które wodociągi wydadzą na przełożenie rury, dla mniej więcej wyjdzie na zero, bo jeżeli nie zdecydujemy przeprowadzać się tej inwestycji, to ZIKIT w takiej sytuacji będzie musiał przeznaczyć pieniądze na udrożnienie tego roku, a dzielnica jedynie musi 690 tysięcy złotych przeznaczyć, co jest kwotą... Jedynie 400 złotych. Chciałem zwrócić uwagę, że w tej kadencji realizowaliśmy wiele zadań, które podobne w odwielkości. Na przykład ulica Słonecznikowa, około 500 tysięcy złotych, kilkanaście domów przy niej się znajduje, jest to boczna ulica i tyle bym okręgu pana przewodniczącego. Więc pytanie, może część radnych wspomnę to zadanie, bo w takich rozmowach z niektórymi radnymi mam wrażenie, że wszyscy pamiętają dokładnie o co chodzi z tym zadaniem. Panie przewodniczący, ja chciałabym głos, jak kolega skończył. Taki przecinek, że to było akurat w okręgu wyborczym pana przewodniczącego jest poniżej pasa i z tego co ja pamiętam, na ten czas, kiedy wydawaliśmy te pieniądze, była to jedyna ulica, która spełniała warunki i w pełni wykorzystywała tę kwotę, więc chciałbym, żeby mieszkańcy wiedzieli,
jakby... Ale czy ten fakt był nieprawdziwy, czy prawdziwy to, co pan powiedział przed chwilą? Prawdziwy bym, no to, został, to, to nie jest fakt, to nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. Przepraszam państwa bardzo, ale jeżeli chcecie państwo zabrać głos, to bardzo proszę zgłosić się do głosu, ja go udzielę. Natomiast umówmy się, temat jest na tyle drażliwy, że nie chciałbym doprowadzić do przekomarzania się tego typu. Z tego, co ja pamiętam z głosowania, pan przewodniczący był przeciwny tej dyskusji. Ja powiem tak, jeżeli pan Krzysztof powołał, fakt jest faktem, natomiast chyba intencja wypowiedzi też się liczy, jest to typowo złośliwa intencja, z prostej przyczyny byłem jedną z tych osób, która przestrzegała, że ulica Słonecznikowa jest w moim okręgu i została ona wprowadzona na wniosek przewodniczącego Komisji Infrastruktury, który ówcześnie był przewodniczącym. Nie jest to mój przyjaciel od dzieciństwa, zapewniam, poznaliśmy się w Radzie Dzielnicy i nawet zapewniam państwa, byłem jedną z tych osób, która doprowadziła do odwołania pana przewodniczącego z tej funkcji za słabe wywiązywanie się ze swojej funkcji. W związku z tym jest to typowo złośliwa dygresja i tutaj zgadzam się z panem radną Marzeną, że jak na pana Krzysztofa i jego jakość wypowiedzi jest to poniżej pasa. Proszę bardzo, panie Krzysztofie. Przede wszystkim moim celem nie była złośliwość, może tutaj tylko faktem, że wydaje mi się, że to, proszę kontynuować. To zadanie jest fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Zdarzały się tam wypadki śmiertelne, ma to gigantyczne znaczenie. Jeżeli będziemy odwykać tą inwestycję, no to konsekwencja może być prosta. Ktoś tam po prostu zginie. Zdarzały się takie sytuacje, okoliczności, wyraźnie. Nie panie radny, ja bardzo przepraszam, ale jeżeli pan będzie zabierał 14 razy głos, to go panu odbiorę. Proszę kontynuować odnośnie projektu uchwały i będziemy szli dalej odnośnie projektu uchwały. No, a nie, to proszę kontynuować, bo pan mówił, obiecał mi pan, że się zmieści pan w jakimś sensownym czasie. Nie dopuszczam prezentacji, tak jak na ostatniej sesji, 20-minutowej na ten temat. Rozmawialiśmy o tym. Więc konsekwencje będą opłakane. Ta kwota to jest około 35% środków. W perspektywie ostatnich 4 lat, którą dzielnica dysponowała na zadania infrastrukturalne, więc to nie jest tak, że mówimy o 1/3 pieniędzy rocznie, która średnio dzielnica dysponuje, więc to nie jest jakaś gigantyczna kwota. Możemy w roku, w którym będzie to zadanie wykonywane, zrealizować też wiele innych zadań, więc tej kwoty bym się nie bał. Przeznaczyliśmy na Chełmską prawie 1 000 000 zł. Było wiele inwestycji, które dużo więcej kosztowały, więc nie bójmy się tej inwestycji, a naprawdę możemy wielu osobom pomóc. Tym bardziej, że to nie jest lokalny problem. Ten problem dotyczy i osób, które chodzą do schroniska na bezdomnych zwierząt, także dzieją się pensjonaty. Wiele osób, nie tylko mieszkańcy tamtych regionów korzystają z tego traktu, ale również wiele osób przyjezdnych, więc ten problem jest szeroki. Jest to najbardziej utrzymane miejsce w dzielnicy, w którym w tym momencie nie ma chodnika. Nie ma żadnego innego przystanku w dzielnicy autobusowego, gdzie tyle ludzi chodziło. I takie było na terenie ruchu samochodowego. Tyle było. Chciałabym zauważyć, że na przykład ulica Rzepichy, tudzież ulica Zakamycza Orla mają przynajmniej po 2 km długości, które są bez chodnika. Mieszka tam wiele osób, jest masy nowych inwestycji i też nie możemy się doczekać na chodnik. Z tego, co ustaliliśmy na poprzednich sesjach, zostaliśmy do budowy, do planu finansowego. ZIKIT to sprawdza, więc ja nie rozumiem, dlaczego tutaj te kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów ma być w trybie pilnowym. Pan Kubalakos, szanowni państwo, to się od 20 lat robi, nie możemy gości chciałem powitać. Pierwsza kwestia, pan Krzysztof radny tutaj Kwarciak nie troszeczkę was państwa wprowadził w błąd, dlatego że ZIKIT nie planuje żadnej inwestycji poszerzania ani kratek budować w Tybowie, dlatego że to wychodzi zlecenie od dzielnicy, a takiego jakby pisma od dzielnicy w tej kwestii nie ma, bo jest to byłoby tylko poszerzenie tego rowu, gdyby nic tam innego nie powstało, ale to tylko powstaje na wniosek dzielnicy. Po drugie, druga kwestia jest taka, proszę państwa, że jest tak, jak pan przewodniczący wspomniał, żaden z radnych tego okręgu, który jest zaangażowany w budowę chodnika,
nie sprawdził wszystkich możliwości, które są przewidywane w tym rejonie. Pierwsza możliwość to jest zarurowanie tego rowu melioracyjnego, co ułatwi, co umożliwi po pierwsze poszerzenie i utwardzenie tego pobocza, powiększenie go do takich rozmiarów bezpiecznych, że można tam wymalować linię tak zwaną ciągu bezpiecznie oraz wstawić barierki, słupki, które będą widoczne, czyli te biało-czerwone słupki, które będą widoczne dla kierowcy. Żeby nie, państwu nie szczegóły po prostu tutaj, żeby dzielnica nie wyszła na to, że się nie przygotowaliśmy, wystąpiliśmy do policji o oficjalne podanie statystyk wypadków w tym rejonie, również skrzyżowanie Księcia Józefa z ulicą Rybną oraz na wysokości w przystanku Glinik w kierunku Przegorza. Tą statystykę zrobiliśmy w okresie 5 lat, czyli na przeciągu w okresie 5 lat, więc więcej niż kadencja obecnych radnych trwa. Więc ja przeczytam państwu może tą statystykę. W rejonie skrzyżowania Księcia Józefa z ulicą Rybną w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2007 do 17 lutego 2014 odnotowano łącznie jedno potrącenie pieszego. 27 sierpień 2011. Nieprawda. Nieprawda to jest. Szanowni państwo, ale my to mamy oficjalny dokument, i to jest... Nieprawda. Proszę, zakwalifikowany jako nieostrożny. Mieszkamy tam, wiemy. Ale pan kłamie. Ale nie, tak się nie nazywa. Przepraszam państwa. Ja mam pytanie, czy pan wystąpił o potrącenia, czy też właśnie ten tak. Przepraszam, momencik. Pani tak skończyć radę, bo to przeczyta. To jest oficjalny dokument. Proszę państwa, specjalnie wystąpiłem 2 tygodnie oraz przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z wojewódzką komendą policji, z samym komendantem policji. Jeżeli państwo podważacie dokument oficjalny z policji, to... Szanowni państwo, ja proszę panu, fajnie skończyć radę, że nie udzielę państwu głosu, no bądźmy konsekwentni, ja nie słychać nawet co kto mówi. Więc... Więc... Panowie radni, też proszę ciszę. Mam panią, żeby pana zapisanego. Więc to było potrącone pieszy, bez obrażeń, zakwalifikowany jako nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd. Natomiast na ulicy Księcia Józefa w rejonie przystanku autobusowego Glinik odnotowano 14 lutego 2007 nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, którego wyniku potrącenia doznał ciężkich obrażeń ciała. 23.04.2008. To co jest ten jeden przypadek śmiertelny, który tutaj pani wspomniała. Nieostrożne wejście na jezdnię za pojazdu, przeszkody przez pieszą, która w wyniku doznanych obrażeń ciała zmarła. Z danych policji, które dostałem, ona przechodziła na wysokości tego hotelu, który jest przy ulicy Rybnej. To przecież czytam z pisma. Pierwszy luty 2012, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu przez kierującego samochodem osobowym. Szkoda czasu. Potrącenia, piesza doznała ciężkie obrażeń ciała. Pozostałe zdarzenia drogowe ujęte w statystyce były bez udziału pieszych. Podpisał się pod tym, jeżeli państwo nie wierzycie w kto, czy, że to jest spreparowane, albo są to kłamstwa od policji, więc to jest zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, komisarz magister Tomasz Seweryn.
Tak więc proszę... No faktycznie, liczymy ludzkie życie w stosunku do 600 tysięcy. To jest ważniejsze. Szanowni Państwo, ja teraz chociaż jeszcze na tym się nie wypowiedzieli, tą dyskusję na temat wypadkowości już proszę bardzo udzielam Państwu po kolei głos, tylko bardzo proszę pojedynczo. Proszę bardzo, to Pan pierwszy, proszę bardzo. Ja przepraszam bardzo, ale chciałem mówić mieszkańcom tylko o wypadkach, ale krótko, bo to nie jest oczywiście dzisiejsza uchwała. To dwa słowa. Znaczy, pan tu przytoczył kilka przykładów, faktycznie 3-4 przykłady, czy wypadki śmiertelne. No mam pytanie. Proszę powiedzieć, jaki inny rejon w tym momencie jest dyskutowany w budżecie, który stwarza podobne zagrożenie? To ja też może powiem. Dobrze. Jeżeli chodzi o zagrożenie przejścia, bo tutaj mówimy, bardzo ważną rzeczą jest to, być może będzie za chwilkę dyskusja o tym, skąd dokąd ten ciąg chodnika prowadzi. Jakie punkty łączy i gdzie można. To nie jest zwykły kawałek chodnika. Ja nie neguję, że chodnik na Orlej jest być może potrzebny. Tylko pytanie, gdzie na Orlej, gdzie tam ludzie, w jakim celu idą? Natomiast w jakim celu poruszają się po tym fragmencie chodnika? Pan przewodniczący, gdzie pan urosł, jak będzie pan zasłużył? W związku z tym, jaki jest cel tego chodnika? Jakie punkty łączy? I proszę zobaczyć na to zdjęcie, które tutaj przed chwileczką było, takie śmieszne przejście dla pieszych. Sugeruje to nieostrożne przejście właśnie na jezdnię. Jak tam się chce pan dostać? Po przejście. Pół metra nawet nie ma. Jak chce pan tam jest przejść? Ośrodek wypoczynkowy, tysiące ludzi jest w sezonie letnim. Z wózkiem, jak tam nie ma przejść? Do tego przejścia. Proszę państwa, ale... miejsca. Gdzie on ma przejść? Państwo przede wszystkim stawiacie tezę, że my nie znamy tego miejsca. I pan na to... Znaczy, ja nie wątpię, że pan znamy to miejsce doskonale. Wiemy i tak na dobrą sprawę, jak państwo usłyszeli w mojej wypowiedzi, tak naprawdę rozchodzi się o to, czy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, aby zrobić to taniej. Znacznie taniej, ponieważ kwota jest porażająca. To nie ulega wątpliwości. I myślę, że to jest dzisiaj sedno sprawy. Nikt nie twierdzi, że miejsce nie jest niebezpieczne. Nikt nie twierdzi, że nie trzeba coś zrobić, żeby było bezpiecznie. Czekamy na wypadek śmiertelny. Natomiast uważamy, przynajmniej ja tak uważam, że zadanie wprowadzone poza listą rankingową w trybie dość szybkim, które z 300 tysięcy urosło do miliona, owszem, na dzielnicę spada 700 tysięcy, na budżet miasta dodatkowo prawie 300, to jest kwota, która nas zatrważa nas. W związku z powyższym nie sądzimy, aby należało takie pieniądze wydać, bo sądzimy, że może udać się to zrobić sporo taniej. Pan Jan Bartkiewicz, proszę, potem pan Budziak, pan Mariusz. Proszę Państwa, kolega radny Kwarcia porusza tutaj sprawę bezpieczeństwa. Jeśli chce Państwo poruszać sprawę bezpieczeństwa tego zadania, które jest przy ulicy Księcia Józefa. Ale należy pamiętać, że to jest jeszcze cała dzielnica, jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie to bezpieczeństwo nam się wydaje, że powinno być może nawet w pierwszej kolejności spełnione. Jest ulica Korzeniaka w Olszanicy, gdzie jest to jedyne dojście od ulicy Olszanickiej, od autobusu, gdzie mieści się przy tej ulicy dwie szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum, kościół i tam nie ma chodnika. Jeszcze go w życiu po prostu nie było. Samochody jadą mocno, te dzieci przechodzą, po prostu idą poboczem tej ulicy. Ale jest poboczem to co? I ten chodnik czeka po prostu w kolejności na liście rankingowej. Nikt się tutaj nie wyłamuje, że to jest bardzo fajne, bo jest to problem. A kolega Kwarciak jest radnym dzielnicy Siódle. To gdzie jest kolega Kwarciak, żeby te sprawy bezpieczeństwa też w pierwszej kolejności zobaczył? Nikt się tutaj nie upomina. I nagle z listy rankingowej nie ma tej ulicy Księcia Józefa i zostaje dopisana jako najpilniejszy tryb do realizacji, jako zadanie w tym momencie. To gdzie jest kolega Kwarciak z innymi ulicami? Dobrze, pan Andrzej Budziak też. Dobrze, to proszę Państwa, najpierw parę faktów, a potem polemiki ewentualnie chciałem przedstawić. Po pierwsze, to są dwie główne arterie komunikacyjne, które są w naszej dzielnicy. Księcia Józefa i Królowej Jadwigi, prawda? Jeżeli chodzi o Księcia Józefa, to zdecydowanie najbardziej niebezpieczne miejsce. A teraz co tam się mieści? Ten kolega Olszanicki zabudowa. Stara zabudowa. Słuchajcie. I stara zabudowa. A więc nie są to nowe inwestycje, które się wybudowały, nowe bloki, nowe domy i tak dalej.
to ludzie czekają na to od lat. Na 20. Następnie drugi element to są turyści, którzy spędzają przeciętnie tydzień czasu czy kilka dni w Krakowie, którzy tam właśnie ciemnym poboczem wracają na ten. Tysiące to z ludzi, tysiące. W skali roku tysiące. Do pana przepraszam, nie uginiłem panu. Nie proszę, że nie gniewa pana. Proszę pana, i wiemy, czy pan uważa, że jesteśmy ignorantami, nie wiemy, co się dzieje na księciach, chyba? No chyba nie. Odcinków na księciach, to są co najmniej dwa, trzy, my to wiemy. Dobrze, czy ja mogę pan było. Proszę, ale nie ja panu przerwałem. Dziękuję. Przede wszystkim chcę powiedzieć, jaki wizerunek miasta zostawiamy w obliczu ludzi, którzy idą bezpiecznym kawałkiem drogi, nie są w stanie tych 60 metrów spokojnie przejść od przystanku, żeby skręcić w bezpieczną ulicę. To jest po prostu poniżej krytyki, powiedziałbym. I nie zasługuje na, Kraków nie zasługuje na taki wizerunek. Trzecia sprawa to jest oczywiście ludzie, którzy wybierają się do schroniska, wybierają się spacerować na wały i tam wysiadają, bo tam jest najłatwiej odrywne i przejść sobie w tej chwili na te tereny spacerowe. Więc miejsce jest super ważne. I teraz to nie znaczy wcale, na przejście do pierwszych nie ma. W poprzednich kadencjach i we wcześniejszych okresach poprzednie rady, czy też ta rada nie widziała, że to miejsce jest ważne i że trzeba wykonać chodnik. Chcę przypomnieć, że tutaj było przewidziane ponad 300 tysięcy na zrobienie. W tej kadencji, tak? I żeśmy wydali już pieniądze na projekt. Na koncepcję. I jeden z tych elementów był poruszany zresztą na komisji. A więc mieliśmy pieniądze przewidziane ponad 50% tego, co jest w tej chwili i zakładamy, opierając się na opiniach tutaj kolegów radnych, którzy mają doświadczenie w budownictwie, że koszt szacowany w tej chwili jest zużywanym kosztem. To a propos kosztów. Teraz kolejna sprawa to jest oczekiwania społeczne. To, proszę Państwa, ogromne oczekiwania społeczne, żeby ten chodnik wreszcie powstał i żeby wyznaczono konkretną datę, kiedy on powstanie, dlatego że nie ma w obrębie Przegorza tak niebezpiecznego miejsca i dopóki kolejna osoba nie zginie, być może niektórzy radni, którzy uważają, że to jest niepotrzebne, się nie obudzą. Teraz kolejna sprawa to jest taka, że większość tych argumentów, które ja przytoczyłem, powtarzam ponownie, mówiłem o tym na Komisji Infrastruktury. I z tego, co ja zrozumiałem, panie przewodniczący, nie jest to wcale tak, że wszyscy widzą, że to miejsce jest bardzo ważne, i że wszyscy widzą, że tak, tylko zastanówmy się jak i jakby tutaj zrobić taniej. Nie. Na Komisji Infrastruktury padały inne argumenty. Padały argumenty, że kiedyś powstanie przy wałach droga i może ten chodnik jest niepotrzebny, bo ta droga powstanie za 3 lata albo za 4. Takie słyszałem opinie od niektórych osób, które głosowały przeciw. I być może ta droga, proszę bardzo, powstanie, ale ona już tak powstaje 20 lat. I może następne 20. Prawda? I w związku z tym nie szermujmy tego typu argumentami. Następnie, kończąc tą dyskusję, zdecydowaliśmy się zaprosić mieszkańców, przede wszystkim, żeby nie ci radni, którzy są przekonani, a którzy przegrali głosowanie na Komisji Infrastruktury, żeby ich przekonywać, bo rozumiem, że trudno będzie przekonywać, bo wiele polemik na ten temat się, słuchajcie, państwo odbyło, ale żeby przekonać tych radni, którzy nie uczestniczą w Komisji Infrastruktury, którzy tej sprawy dogłębnie nie zdają, proszę państwa, apelujemy o to, żeby wesprzeć tą konkretną uchwałę, zwłaszcza, że ona się sprowadza, proszę państwa, do tego, że do końca tej kadencji Rady musimy wydać 19 zł na dokończenie koncepcji. Natomiast musimy zagwarantować w przyszłej kadencji na rok 2015 kwotę na wykonanie tego chodnika. I uważam, że stać nas na to, żeby to zrobić i żeby te pieniądze zagwarantować. Natomiast znowu używając tutaj, wracając do polemiki z Komisji Infrastruktury, słuchajcie, de facto, jeżeli ta kwota będzie znajdowała się w planie, to decyzję, czy ta inwestycja powstanie, tak naprawdę podejmie nowa rada,
i ona będzie za to brała odpowiedzialność. Ja uważam, że nowa rada podejmie taką decyzję. Jeżeli, to, jeżeli w tej chwili przeprowadzimy to, tą uchwałę, którą powinniśmy tutaj wspólnie uchwalić. I chciałbym na koniec tej wypowiedzi podziękować za tym Państwa, którzy rozumieją, jak ważne to jest miejsce, którzy decydują się na wydanie tych 19 tysięcy złotych i wnioskować o głosowanie imienne. Dziękuję. Nasze sprawozdanie wniosek, jeśli się osoby poświęcimy, jeśli chodzi o głosowanie imienne. Ja tylko chciałem dodać, jak byłem wyjaśnienia. Ja też byłem na tej komisji i owszem, argument obwodny nie padał, osobiście go wymieniłem, ale wymieniłem go tylko w jednym kontekście, a mianowicie dobrze wiecie panowie, wszyscy państwo radni, bo rozmawialiśmy o tym, że w sytuacji powstania obwodnicy można faktycznie ten chodnik zrobić za połowę tej ceny, która jest tutaj, to raz, a dwa, można przebudować wtedy zatokę autobusową, której dzisiaj nie jesteśmy w stanie przebudować, czyli spowodować, żeby była głęboka, czyli de facto ta przebudowa również będzie taka częściowa. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, nie zgadzam się panie radny całkowicie, i też to mówiłem, że dzisiaj podejmiemy sobie uchwałę do WPF-u, a potem będziemy zostawiać to kolejnej radzie, zrobi albo nie zrobi. Moim zdaniem trzeba być solidnym. Jeśli się podejmuje uchwałę do WPF-u, to nie należy się z niej wycofywać, jeśli nie ma przesłanek merytorycznych ku temu, a nie widzi mi się radnych, którzy by zmieniali. Bo jeżeli tak by było, to byśmy co roku musieli budżet dla całego państwa wymieniać. Nie, nie zrobi. Nie zrobi albo nie zrobi. No tak pan decyzja, bo nie, ja nie, decyzja jest tu dziś i teraz. Powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem. Musimy zagwarantować środki, żeby w przyszłym roku to powstało. I koniec. Ale nie, natomiast nie, to, czy powstało... takiej myśli, żeby na przykład radni przyszłej kadencji wyrzucili to dlatego, tylko że zdecydują inaczej. No, bo pan zostawia taką możliwość. Wie pan, co ja tutaj na tej radzie różne rzeczy widziałem. Nie było takiego ani jednego przypadku, żebyśmy wycofali z WPF-u zadanie, które nie było uzasadnione merytorycznie w przyczyn prawno-formalnych. Także proszę nie dawać takich przykładów. Nie było takiego przykładu. Pan Marek Golonka, pan Kuba, pan Krzysiek Kwaczak i Marcin na tej transzy i potem mieszkańcy, żeby po kolei mogli zadać głos. Także, jeżeli ktoś się zgłosi, to jest po mieszkańcach. Proszę bardzo, pan Marek. Proszę państwa, celem inwestycji, z tym wszyscy się zgodzili jakieś, bo to było zainicjowane przez pana Andrzeja Bidziarka, budowa tego chodnika. Cała rada zgodziła się, że ten chodnik jest potrzebny, poprawi bezpieczeństwo i po prostu jest inwestycją całkowicie słuszną. Natomiast są tam w zasadzie dwa poważne źródła kolizji drogowej. Pierwsze to jest niemożliwość zrobienia przejścia w rejonie ulicy Rybnej, gdzie właśnie przechodzą wszyscy mieszkańcy, między Pajęczą a Rybną, oraz zbyt wąska zatoka autobusowa. To są dwie podstawowe rzeczy, które generują bardzo poważną kolizję. Dziwne, że jeszcze się tam, no oczywiście nie tylko dla pieszych, ale również dla zmotoryzowanych. Z tego powodu, że zatoka, która jest niepełna i autobus wystaje 2/3 na drogę, na pas drogowy, powoduje co? Jeszcze nie widać za zakrętu, prawda? Że praktycznie kierowca nie wie, co zrobić w tej sytuacji. Bo albo dokłada po prostu ile wozia w silniku dała mocy. Dokłada, żeby to przelecieć. No dobra, ale wiadomo jak jest. Może pan tak mówić? No to jest tak jeszcze. Ale proszę panie, ale zatoka jest po to, żeby autobus się cały zmieścił, a nie... Jaki ma to związek z chodnikiem? Bardzo proszę. Albo dla poprawy bezpieczeństwa, proszę państwa, można zrobić. Albo dla poprawy bezpieczeństwa można zrobić to, co jest na Bielanach, jest przystanek, gdzie nie ma żadnej zatoki. Autobus po prostu stoi, samochody za nim stoją i święty spokój. Być może, że trzeba zlikwidować tą zatokę, która jest 1/3 zatoki, a nie zatoką. I to może by poprawiło też bezpieczeństwo. Po drugie, jest kłopot z przejściem. Po przejściach nie bardzo jest jak zrobić sobie przepisami. Nie byśmy wszyscy po Zikicie chodzimy 10 razy. Tam jest, no i po prostu nie ma takiej możliwości. Spróbujmy, proszę bardzo, celem inwestycji jest poprawienie bezpieczeństwa. Jeśli po przepuszczeniu przez maszynkę Zikitu i przez maszynkę MPWiku
nie da się zapewnić ani zatoki porządnej autobusowej, ani zrobić przejścia, to znaczy, że cel nie został osiągnięty. Celem nie jest budowa chodnika, tylko poprawa bezpieczeństwa. Proszę to zrozumieć. Ale jak poprawa bezpieczeństwa? No poprawa, nie ma pieszy, no, chwileczkę. Jeśli, proszę panu, nie da się, wydając milion złotych, zapewnić bezpieczeństwa. Ale jaki milion? Ale jaki milion? Jaki milion? Co tam milion kosztuje? Ludzie, milion złotych. Tak, milion złotych. O właśnie, kosztorys. Kosztorys. Do tej pory nie został. Czy mogę się bezpośrednio odnieść do wypowiedzi? Nie, ja chcę skończyć radny. Tak, dobrze. Kuba krótko, dlatego że drugi raz pan Kwarciak powoczył. Szanowni Państwo, w kwestii ulicy Orlej i chodnika, którego tam nie ma. Od numeru 62, jak pan skończył przy jubilacie, mieszka 800 mieszkańców w tym okręgu. Narzekają również, że nie ma chodnika i nie mają szans na ten chodnik, więc jest równie niebezpiecznie ta droga, bo jest kręta i tak dalej. I nie ma... Panie przewodniczący, jak nasz o 15 minut przerwy dla uspokojenia. Ja to mówię, nie. Szanowni Państwo, bo patrzcie, to nie ma sensu, ale ja bardzo panią proszę, ja pani zaraz na głos. Ale zaraz, ale nie dyskutujemy w dwie osoby, tylko wypowiadamy się pojedynczo. No takie są, szanowni Państwo, zasady. Poza tym, szanowni Państwo, po pierwsze, wszyscy zgadzamy się tutaj, że jest to niebezpieczne miejsce. Szukamy rozwiązania, które, tak jak mówimy, zapewnia Państwu bezpieczeństwo, pieszym bezpieczeństwo. Tak jak pan wspomniał, jest kemping i tak dalej. Jednym z tych rozwiązań jest zarurowanie tego, ale drugą jest kwestią kultura przechodzenia, zachowywania bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego, proszę Państwa, że ja sam byłem świadkiem, gdzie pani przebiegała w wieczorową porą przez skrzyżowanie między Pajęczą a Jurcą Rybną, mając przejście dla pieszych. Myślę, że mamy im czas. Nie, refleksji, proszę. No nie, ja proszę pana, chcę Państwu uświadomić, że... My tam mieszkamy, może tam nie tylko panu, dobrze? Proszę pana, niech pan już przestanie mówić, bo to jest... Bardzo Państwa proszę, dajmy 30 sekund na skończenie i potem bardzo. Chodzi mi o to, że mieszkańcy muszą też mieć świadomość zadbania o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli oni będą łamać to bezpieczeństwo, to będą wypadki. Ja nie patrzę tego. Proste. Dziękuję Państwu na razie. Pan Krzysztof Kwarczak, potem pan Marcin i potem mieszkańcy. Po pierwsze, odnosząc się po kolei do wszystkich argumentów, przez dwa lata temu pojawił się pomysł realizacji tej inwestycji i przez te dwa lata były analizowane różne możliwości wykonania jej. Było kilka wizji lokalnych, były spotkania w Sikicie. Nie ma szansy, że znajdzie się jakaś inna technologia, która sprawi, że będzie znacząca różnica w cenie. Jest to bardzo mało prawdopodobne, więc były analizowane wszystkie możliwości. Raczej musiałaby się znacząco technologia zmienić, żeby nastąpiły jakieś istotne różnice w budowie tej drogi. Kolejna sprawa, wydaje mi się, że obiektywnym kryterium jest to, że tam bardzo dużo ludzi chodzi i na Księcia Józefa to jest ulica o jednym z największych na natężeniu ruchu w naszej dzielnicy, więc zdaję sobie sprawę z tego, że są inne miejsca, gdzie nie ma chodników i trzeba tam koniecznie te chodniki budować, bo to jest bardzo ważna sprawa związana z bezpieczeństwem, no tylko trzeba przyjąć jakąś kolejne, że wydaje mi się, że te dwa kryteria sprawiają, że w tym miejscu, od tego miejsca powinno się zacząć. Gdyby to wspomnieć, to powiedzieć ten miejsce. Bardzo proszę o ciszę, bo się Państwo głośniej mówicie, stara się mówić głośniej i coraz dłużej będzie to trwało. Panie radny, proszę do konkluzji. I tam też znajdują się ogródki działkowe, do których dużo ludzi starszych, niezmotoryzowanych, tu nie ma samochodów, więc te też jest, jak już mówię, nie jest to tylko sprawa lokalna. I nie rozumiem argumentów, ludzie nie mają możliwości przejścia na drugą stronę na wysokości przystanku, bo tam, jeżeli Państwo widzą, jest ruch melioracyjny, w którym często stoi woda, więc muszą iść spory kawałek albo w tą, albo w drugą stronę, żeby móc
normalnie przejść, a mieszkańcy okolic ulicy Pajęczej czy Kamedulskiej nie przechodzą na drugą stronę, tylko skręcają w prawo, więc ten chodnik znacząco poprawi bezpieczeństwo. Nawet jeżeli będą zdarzały się jakieś sytuacje, że ktoś przejdzie w niedozwolonym miejscu, to przynajmniej poruszając się wzdłuż ulicy będzie bezpieczny. I też warto zwrócić uwagę, że zimą tutaj często pługi odganiają śnieg, nie da się iść tym kawałkiem drogi, bo tu jest śnieg, trzeba się zerwać. Szczególnie w zimie, gdzie te dni są krótkie, no, to stanowi szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa. I też jeszcze a propos kosztów, warto zwrócić uwagę, że jest taka prawidłowość, że mniej więcej od wyceny dokonanej przez Zikit ostateczna cena realizacji często jest o jakieś 15-20% niższa. Skąd to się bierze? Celowo troszeczkę zabywa koszty, żeby nie było problemu, że zabraknie pieniędzy na etapie realizacji zadania. Więc celowo te koszty są skalkulowane troszeczkę na wyrost, żeby jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, żeby nie trzeba było szukać środków w ciągu roku budżetowego. Dlatego jest szansa realna, że to proszę wejść na stronę Zikitu i zobaczyć. Szanowni Państwo, spokojnie. Pan Marcin Kapusta, jest, zaraz mieszkańcy. No to proszę puentować, bo to wszystko Panie Radny, to już jest czwarty raz na samym razie. My to wszystko wiemy. Podmyśli Pan, Panie Radny, że my nie słyszymy. To jest cały przed cukiem, no. Chyba zacznę się zrobić. Proszę bardzo, Panie Radny, puentować. Jest szansa, że o 670 000 na około 15% będzie taniej. Proszę wejść na stronę Zikitu, zobaczyć jakie ceny są w stosunku do kontaktów. Proszę odpocząć. Tyle chciałem powiedzieć. Ja mam takie pytanie, które, ponieważ to zadanie wiąże się z innymi zadaniami, które mamy do zrealizowania i nawiązując do dyskusji w czasie komisji, chciałbym tak spytać, czy pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji było pismem do Rady Dzielnicy i posłane? Tak, ja to wytłumaczę, pan Radny go napisał, teraz tradycyjnie ja podpisuję wszystkie pisma pochodzące z dzielnicy, w związku z tym wróciło na do Komisji Bezpieczeństwa. Tak. Drugie pytanie przyznamy, bo w czasie komisji nie znaliśmy wyceny jeszcze części zadań, które były przewidziane do realizacji w tym roku. Chciałbym spytać, czy te ceny już znamy, ponieważ rozumiem, że tutaj mówimy o 670 tysięcy całościowej realizacji zadania numer 2, pozostałe zadania. I pytanie, czy tą uchwałę musimy podejmować w dniu dzisiejszym, czy nie, bo dla mnie no, argumentem raczej na dalszą spokojną dyskusję jest właśnie przedstawienie, jak nie, ten wariant za 670 tysięcy plus 19500, to co konkretnego, no bo też nie można powiedzieć, że coś wymyślimy, coś będziemy myśleć. No i ostatnie pytanie, które tak kieruję bardziej już w stronę kogoś, kto jest fachowcem, bo to mi jako laikowi w sprawach wycen i tego typu sprawach mimo wszystko jest w stanie zweryfikować tę cenę jako praktyk, to do kolegi Filipa, czy kolega może się odnieść do tej ceny jako praktyk, znając zakres zadania, czy jest prawdą to, że Zikit zawyża, czy raczej jednak należy się liczyć z tym, że ta cena po przetargu może być ceną 5% wyższą albo 5% wyższą. Ja spróbuję odpowiedzieć Państwu dla mnie to jest kluczowe pytanie, to jest koszt. Nie, cel, bo cel nie podlega dyskusji, to jest koszt. To wygląda tak. Mianowicie ten kosztorys jest na zasadzie na podstawie koncepcji wykonanej, koncepcji, która była nam przedstawiona w Zikicie. Filip chyba nie uczestniczyłeś wtedy, czy uczestniczyłeś w spotkaniu, pamiętam. I pan projektant powiedział, że po projekcie wierzy, że ta kwota wzrośnie, a z kolei ta kwota, która wzrośnie, być może po przetargu zmaleje. To jest wszystko być może. My natomiast w WPF-ie musimy zapisać kwotę, którą otrzymaliśmy na piśmie z Zikitu. W przeciwnym wypadku nie wprowadzą uchwały do budżetu miasta i do WPF-u, co oznacza, że ją unieważnią. I dwa, szanowni Państwo, ja nadal twierdzę, że jak Państwo mówicie, zgadzam się z tym. Czekacie na ten chodnik bardzo długo, jak zresztą w wielu miejscach w dzielnicy się czeka. Nadal wierzę, że nie wyczerpaliśmy wszystkich środków i uzgodnień, aby to było tańsze zadanie niż do tej pory. Mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, to zależy od Państwa. Ja osobiście, jeżeli Państwo przyjmiecie tą
uchwałę, no to oczywiście będzie ona realizowana w taki sposób, jak jest zapisana. Jeżeli ją odrzucicie, na pewno trzeba będzie doraźnie poprawić bezpieczeństwo między Pajęczą a Zatoką. Jest to przez ZIKI, przez naszą panią inspektor obiecane. Następnie pojawił się nowy pomysł, aby spróbować wykonać projekt tylko zarurowania rowu i poszerzenia pobocza, co spowoduje, że nie będziemy zmuszeni, budując chodnik, po pierwsze, wodociągi nie będą zmuszone kłaść instalacji nowej wodociągowej, po drugie, nie będziemy wymieniać wszystkich mediów, które tam idą, to jest raz, czyli jest, może się okazać spora oszczędność. Dwa, całkiem inaczej będzie się robiło chodnik w momencie, jak już będzie zarurowany rów, bo być może będzie można z bieżących pieniędzy go wykonać zupełnie inaczej, aniżeli jako inwestycja. Uważam, że nadal nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości, a byłoby najsłabiej, gdyby się okazało, że jest możliwość na przykład za połowę tej kwoty wydać tak dużą kwotę. To tyle, tak tytułem wstępu. Szanowna Pani, ten kosztorys jest. To, że go Pani nie zna, to już nic na to nie mogę poradzić. On leży w Gliwicie w oparciu o koncepcję i on tam jest. I radni, którzy brali udział w spotkaniu, widzieli ten kosztorys. W związku z powyższym, to nie mogę się, jeżeli mam pismo oficjalne podpisane przez dyrektora zarządu dróg, to ja nie mogę się odnosić do niczego innego. No bo to nie jest moja rola podważać pisma pana dyrektora. Proszę bardzo, tylko może najpierw pan w okularach, bo się zgłaszał. Zaczniemy od pana. No, Paweł. Rozumiem, że pan oddaje. Proszę. Pan, tak. Po kolei, bo odnosząc się do ostatniej pańskiej wypowiedzi, tak policzyłem, 5 razy pan użył być może. Być może kiedyś tam jakaś koncepcja powstanie i być może ktoś nie zginie. Mogę teraz się rozpocząć, że pan poczeka na głos. I cały czas słyszę to być może. Może nie my, może ktoś przyjdzie i to zrobi. Trochę jest to przygnębiające, że to jest znowu taka technika. Tak to wygląda. Uchronmy się, zróbmy coś, prawda, zamarkujmy działanie. Wszyscy Państwo się zgodzili z tym, że jest to bardzo niebezpieczny rejon. Pan przytoczył 3-4 przypadki śmiertelne. Jak jeszcze raz mówię, gdybyśmy patrzyli na statystykę w rejonach, prawda? W rejonów w dzielnicy siódmej, bo o tym mówimy, wypadków. Jakie się zdarzyły w tym samym okresie, okaże się, że to jest, pewnie będzie trzeba na czerwono zaznaczyć. Te przypadki śmiertelne, bo o tym mówimy. Jest tam naprawdę duże zagrożenie. I teraz pan mówi o tym, że przesunięcie w poprzedniej wypowiedzi, którejś tam pan wtrącił, że ta droga, która by powstała bliżej wałów, to też jest gdybanie. Tej drogi nie ma nawet nie, ale pan wspomnienia. W związku z tym, nie mówmy, pan zaciemnia tutaj jakby obraz całości. Mówimy o chodniku, o teraz. Pan Golonka przedstawił tutaj nam bardzo ładnie, przedstawił ten projekt tego, żeby no jak się nie da zatoki, to już jakby nie poprawimy bezpieczeństwa. No bzdura. Bzdura, proszę pana. Cała ulica Tyniecka, zatrzymują się autobusy, podobnie jak w Bielanach, na pasie. Nie wolno autobusu wyprzedzać za samochodem. I pan bzdury, moment, nie, Pasio, teraz ja mówię, a pan słucha. Proszę pana, pan się odniósł do kultury, nauczył kultury. To, że mówił pan, że ktoś tam przebiega, pan wcześniej mówił o tym, że ktoś przebiega, a jak ma przejść? Proszę zobaczyć tę ulicę. Tam jest ulica Wzrybna. Jeżeli ktoś ma się przedrzeć przez zastąg, bądź błoto, które tutaj zalega wzdłuż pasa, jak pan myśli, który... I tu jest niebezpieczne, że go samochód trzeba potrącić, to wziął przyjdzie. Myśl przepisów, teraz proszę posłuchać, myśl przepisów na terenie miasta Krakowa można przechodzić w dowolnym miejscu. W dowolnym miejscu może pan przechodzić. Nie musi pan przejść dla pieszych. Przejście dla pieszych daje panu pierwszeństwo. Ale może, może przejść 50 metrów od przejścia poza terenem zabudowanym. Więc proszę pana, proszę przeglądać sobie ustawy. Więc w związku z tym, poprawa bezpieczeństwa jest zdecydowanie, gdybyśmy tu jest przejście dla pieszych, ono funkcjonuje, tylko prowadzi w rów. I w związku z tym, gdybyśmy zrobili ten łącznik pomiędzy ulicą Pajęczą i Kanadorską, to w tym momencie każdy nie będzie ryzykował przebiegania. No ci, którzy zaryzykują, są tacy, no to na tym mamy. Ale wszyscy, ci najbardziej zainteresowani, ci, którzy się wolniej poruszają, matki z dzieckiem, turyści przejdą przez przejście dla pieszych i dojdą do niego. W związku z tym nie rozumiem,
dlaczego ta inwestycja jest tak potrzebna. Proszę panie kolego. Ja bardzo krótko. Po pierwsze, to, co pan przytoczył z policji, to, że tam zginęła tylko jedna osoba, czyli trzy były ciężko ranne, to jest naprawdę tylko i wyłącznie kultura ludzi używających te pobocza i przychodzącym tam wtedy. Tam jest tak straszny ruch i tam jest tak strasznie ciężko przejść, że naprawdę trzeba dużej kultury i dużej uwagi, żeby się coś nie stało. A po drugie, panowie, ile dla państwa warte jest życie ludzkie. No, bo ja uważam, że jest bezcenne. Dla państwa tu jest 700, 650 milion. Ile jest warte życie ludzkie? Tam masę jest nowych domów. Sprowadzają się młodzi ludzie z dziećmi. Matki z wózkami. Niech mi pan powie, jak one mają przejść. Jak mają przejść z wózkiem, jak mają przejść z małym dzieckiem do przedszkola, jak mają być inwalidzi, starsi ludzie, którzy tam mieszkają, co mają slalomem przebiegać przez tą ulicę? Tam jest nie do przejścia, tam jest nie do wyjechania jadąc. Taki jest ruch, bo wyjeżdżam tam dzień w dzień. Tam jest nie do wyjazdu, tam jest źle oznakowany, ale to jest sprawa Zikitu. Natomiast to jest nie do przejścia i naprawdę jest tak niebezpiecznie. I dlatego mówię, ile jest dla państwa, ale ile jest dla państwa, bo tutaj, ale ile jest, proszę, ile musi ludzi zginąć, żeby to się stało? Czy tyle, ile polu robotnikiem, żeby było przejście i oznakowanie? Dziękuję. Proszę bardzo, pani Wieczorkowa, potem pan mówiła. Ja uważam, że to jest żałosne występowanie z pismem do policji, ile było ofiar śmiertelnych. Nie powinno być żadnej. Od kilkunastu lat składamy wnioski, żeby coś z tym zrobić. Proszę państwa, tam przejeżdża kilkanaście tysięcy samochodów na dobę. Kilkanaście tysięcy. Drugie obejście Przegorza nie zmieni sytuacji, bo nasze domy są po prawej stronie i nas interesuje ta strona Księcia Józefa, nie tamta. Tam jest chodnik. Bo my tu wysiadamy, tam jest chodnik od kolejki. Tam jest kolejka, tu, była kiedyś chodnik szeroki. Tu dzieci ze szkoły wysiadają, tu ludzie z pracy wysiadają, z bagażami, tobołami. Spróbujcie państwo przejść, jak jedzie samochód 100 na godzinę, takim pasem, w błocie, w śniegu i jeszcze jedzie samochód, który odśnieża i przywala was śniegiem, bo mnie się to zdarzyło. Miejcie trochę wyobraźni, bo my mamy bardzo dużo. My mamy oczy naokoło głowy, ale nam już brakuje cierpliwości. I jeżeli państwo nie zdecydują o budowie tego chodnika, no to musimy się udać wyżej. To już nie może tak być dłużej. A pan z Bielan to by się wstydził. Wstydziłby się. Proszę, bez osobistych tego typu wycieczek się wstydził, czy nie. Każdy ma prawo, proszę panie, do własnego zdania. Ale pan manipuluje tamtą stroną. Nas tamta strona nie interesuje, rozumie pan? Tam jest chodnik po tamtej stronie. I proszę nie zaciemniać obraz. Jakby taki był, to by mi nic nie było. Ta kolejka dawna była, to by mi nic nie było. Mogłoby tak być, ale żeby tam było przejść. Widzisz, ale wybudowane do tej pory. A tu nie ma nic. Szanowni państwo, moje nazwisko Zbigniew Brach. Też jestem mieszkańcem tamtego regionu. Miałem to szczęście, że byłem tym obywatelem, który prawidłowo przechodził przez ulicę i przez kilkanaście lat woziłem swoje dziecko do szkoły, żeby właśnie tamtym fragmentem nie przechodziło. Ale to jest dygresja. Chciałem powiedzieć, że przysłuchując się dyskusji, jestem porażony i przerażony opiniami, które tutaj słyszę z ust wielu radnych. Tak. Dlaczego? Z jednej strony państwo wszyscy wspólnym chórem deklarujecie, że merytorycznie ze względu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i umożliwienie przejścia, bo to są dwa aspekty sprawy. Jeden aspekt to jest bezpieczeństwo, a drugi aspekt to jest taki, żeby z przystanku można było dojść w jakikolwiek sposób, Więc jakby akceptujecie, że jest zagrożenie, że jest niebezpieczne przejście, że należy zmienić, po czym, po to, żeby
zanegować sensowność czy celowość tej inwestycji, stosujecie przeróżną argumentację, począwszy od podawania przykład innych ulic, jakby chociażby ta ulica Orla, która, no nie będę tego komentował, to jest w ogóle nie do porównania. Niedawno właśnie pół godziny temu jechałem ulicą Orlą i jest tam szerokie pobocze, jest inne natężenie ruchu, jest inna liczba ludzi, więc to jest zupełnie inna historia. Czy z kolei jakieś przyrównania do policji, ile osób zginęło, ale ile osób może zginąć, nikt tego pytania nie zadał, nikt na to pytanie nie odpowie. Czy z kolei mówicie o kwotach finansowych, przy czym przysłuchując się tutaj dyskusji, ja widzę, ta kwota spada, bo panowie dzisiaj, państwo, przepraszam, panie i panowie, przepraszam, bo moje wystąpienie może jest trochę emocjonalne, więc drogie panie i drodzy panowie radni, z jednej strony mówicie o milionie, ale z drugiej ja słyszę, że wasza dzisiejsza decyzja w zakresie finansów dotyczy raptem 17 tysięcy i na szali 19, przepraszam, i na szali tych 19 tysięcy macie według waszego raportu uzyskanego jedna osoba nie żyje, dwie osoby poszkodowane i kilkadziesiąt lat, bo to już trzeba mówić o kilkudziesięciu lat, niemożliwości korzystania z drogi i nie ma drugiego miejsca w naszej dzielnicy. Możemy umówić się na spotkanie, gdzie państwo pokażecie nam, gdzie jest drugie tak niebezpieczne miejsce, co nie znaczy, że chodniki powinny być wszędzie. Oczywiście argumentacja typu zatoka i przejście dla pieszych, no to jest totalna bzdura, to w ogóle szkoda nawet dyskutować z tym pomysłem, bo to nie ma nic wspólnego z przejściem, o którym my mówimy, prawda? Równie dobrze można powiedzieć, że tam zróbmy dźwigi, kładki ponad drogą i tak dalej, żeby wykluczyć realność. Także dlatego apeluję do państwa i bardzo państwa proszę, dzisiaj głosujecie i macie 17 tysięcy z jednej strony, bo to jest dzisiaj pewne. Przepraszam, 19 tysięcy, bo to jest dzisiaj pewne. Tylko to jest pewne i tylko to, a z drugiej strony macie życie ludzi. I teraz się zastanówcie, co jest ważniejsze, a drugie zastanówcie się, że państwo, wy nie jesteście instytucją, która generuje środki. Wy macie nas, obywateli, popierać w inicjatywach, które zapewnią nam bezpieczeństwo, a te środki należy znaleźć. A teraz proszę mi powiedzieć jeszcze na koniec, skoro ten milion, jeśli odniesiemy się do miliona, chociaż on jest, wiadomo, w chmurach, a nie w realności, ten milion, to jeśli tym milionem my nie zapewnimy bezpieczeństwa, to na co chcecie ten milion wydać? Na jakie cele? Jakie cele są na drugiej... Ważniejsze od życia i bezpieczeństwa. Jakie cele są ważniejsze? I może na ten temat dyskutujmy i to nam przedstawcie. Natomiast wszystkie inne historie o chodnikach winnych, one są ważne, ale nie są przedmiotem dzisiejszej rozmowy i uważam, że to jest próba zmanipulowania dyskusji po to, żeby zdyskredytować wagę i tego problemu i dlatego my dzisiaj przyszliśmy w takiej liczbie i dlatego jesteśmy zdeterminowani, że tak jak tutaj pani powiedziała, że podejmiemy również formę protestu, innych działań na forum szerszym, żeby szukać możliwości jednak realizacji tej inwestycji. Dlatego jeszcze raz bardzo państwa proszę panie radne, panów radnych, zagłosujcie dzisiaj za tą ustawę, bo w ten sposób pokażecie, jak bardzo cenne wam jest zdrowie i życie ludzi. Bardzo ja tylko proszę. Jedno zdanie. Patu równa ulicę Orlą i Księcia Józefa. Był pan w ogóle na Orlej ulicy? Mieszka tam. Jakie pan ma tam natężenie? A jakie natężenie jest tutaj? Ile tysięcy samochodów przejeżdża w ciągu godziny? A w ciągu godziny na ulicy Orlej? Pani wskaza, proszę bardzo, czy pani zabrała głos? Szanowna pani, zabieram głos. Szkoda, że pan nie był w lecie, kiedy mnóstwo turystów przyjeżdża na Permik, no to by pan tak się mówił. No to by pan powiedział. A teraz nie mówiłby pan na pewno, jak pan nie mówiłby dziadu. Młodzież, dzieci i kupa starych ludzi. Z całego świata przyjeżdżają na tych kartoczy. Jak was nie wstyd. Proszę pani, proszę mieszkańców. Proszę pani. Nie chcę zapytać, ale ja nie jestem mieszkańcą.
Kraków ma zarabiać, ma, promuje się Kraków na Szanowna Pani, udzielimy Pani tytułu głosu, jak Pani chce jeszcze raz, to udzielę. Jeszcze. Ale to proszę poczekać. Proszę bardzo. Przepraszam. Wolej mówi. W ciągu godziny, wiesz co, przyjeżdża 5 samochodów. Szanowni Państwo, proszę o ciszę. Ale chciałam zapytać, czy tam nie istnieje możliwość powstania jeszcze jakiegoś dodatkowego przejścia dla pieszych? Bo z tego wypowiedzi Państwa wynika, że te niebezpieczne sytuacje wynikają też właśnie z przebiegania przez ulicę. Nie wie. No Pani powiela to, co wczoraj. Szanowni Państwo, padło pytanie, ja postaram się odpowiedzieć. Lata dzielnicy ta i poprzednia próbowały to przejście przesuwać przez ulicy Pajęczyk. Nie o przejście. Nie o przejście. Ale Pani zadała o przejście, więc odpowiada. Nie o dojście do tego przejścia. Proszę Państwa skończyć. No. Próbowaliśmy przesunąć przejście, to na wniosek też mieszkańców kiedyś i nigdy się nie udaje, ponieważ przesuwając go w jedną lub w drugą stronę zbliżamy się do zakrętu drogi i zarządca drogi nie wyraża takiej zgody na usytuowanie. Wszyscy wiedzą, że ono tu też jest nieszczęśliwe, ale nie mają jakby pomysłu, gdzie go przesunąć, żeby było bezpieczniej dla przechodzących z kolei. Nie ma. Na razie są odrzucane wszystkie nasze problemy. Problem jest dojścia z przystanku do ulicy Kamedów. To jest problem. Nie przejście jest problemem, tylko chodnik. Proszę Państwa, przejście to jest mieszkańców. Proszę bardzo. Ja bym prosiła, żeby to nieszczęsne przejście zostawić już w spokoju. Naprawdę nie ono jest problemem. Bo jeżeli będzie chodnik, to 5 czy 10 metrów każdy sobie bezpiecznie do przejścia dojdzie. Mówmy o chodniku. Proszę Państwa, wykażcie trochę empatii. Nie wstydź Was, tam przyjeżdża tysiące turystów. Za darmo jest promocja Krakowa. Kraków zarabia na tym. Z lotniska delegacje jeżdżą. Nie wstydź Was. Jeżeli Wam nie zależy na wyborcach, to się wstydźcie tych, co przejeżdżają. Daleko idąca teza. Proszę bardzo Pana wyglądać. No bardzo niedaleko. Zgodnie z informacją policji, w tamtym rejonie były 4 zdarzenia. Te 4 zdarzenia były 2 spowodowane, przeczytałem sobie to pismo przed chwilą bardzo dokładnie. 2 z tych 4 zdarzeń były spowodowane z winy pieszego, 2 pozostałe z winy kierującego. Jedno z tych 4 zdarzeń skończyło się śmiercią, to jest na przestrzeni od 2000. Ale o czym to świadczy? Ale o czym to świadczy? Ile trupów pan poszedł? Ile trupów? Bardzo proszę powiedzieć. To nie jest skandal. Przepraszam, ja bym pan szedł powrotem tej drogi. Ile bardzo czy ja mogę skończyć swoją bardzo ładnie. Ja nikomu z Państwa nie przerywam. Proszę przejść tam i zobaczymy, czy ja to będzie wina, jeżeli Pan przejdzie, czy ja to będzie wina. Czy ja mogę skończyć swoją wypowiedź, czy ja Panu przerywałem i bawiłem się w klepacz? Czy mogę skończyć swoją wypowiedź? Ale to Pana Szanowna Pani nie Pani o tym zadecyduje. Bardzo mi przykro. W związku z powyższym kontynuuję. Za takie zachowanie moje, ale Szanowni Państwo, szanujmy się nawzajem, ponieważ każdy ma prawo mówić. Ale ma prawo każdy mówić, ponieważ udzielony ma głos i ma prawo mówić. Jest radny, który reprezentuje swoich wyborców. Szanowni Państwo. Dziękuję. Proszę Państwa, w związku z powyższym kontynuuję. Zgodnie z informacją policji odbyły się 4 zdarzenia, 2 z winy pieszych, 2 z winy kierujących. Jedno z tych 4 zdarzeń zakończyło się zgonem. Na ulicy Fosza, tutaj przy wylotu, to jest na przestrzeni od 2007 roku. Na ulicy Fosza w roku ubiegłym też zgodnie z informacją policji zginęły 2 osoby tutaj u wylotu plusa. Będziemy wartościować, któraś będzie ważniejsza? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nieprawdą jest to, co powiedział tu pan i pan radny, że chodzi tylko i wyłącznie o 19 tysięcy. Zgodnie z prawem wpisanie kwoty do WPF-u, czyli do wieloletniej prognozy finansowej, umożliwia zaciąganie zobowiązań finansowych w roku, w którym została ta kwota wpisana. Kwota blisko 700 tysięcy stanowi połowę budżetu dzielnicy przeznaczoną na wszystkie wydatki infrastrukturalne. Dzielnica z całym szacunkiem dla mieszkańców Przegorza nie składa się ni tylko i wyłącznie z mieszkańców Przegorza, tylko mieszka tutaj ponad 20 tysięcy ludzi w różnych rejonach dzielnicy. Teraz jeżeli chodzi o koszty remontu i budowy chodników.
chodnika. Koszt chodnika na Senatorskiej o długości blisko 400 metrów kosztował 160 tysięcy. Koszt ulicy na, koszt budowy chodnika na ulicy Komorowskiego o długości prawie 500 metrów kosztował niecałe 200 tysięcy. To obrazuje, jak ten chodnik jest potwornie drogi. Tyle to tylko obrazuje, i to są fakty. Wycenią. Dziękuję to bardzo. Jeszcze mamy na to, kto to wycenia. To jest błędy. Szanowni Państwo, moment. Rysza Filipia, proszę. Bardzo Panią przepraszam, ja potem udzielę jeszcze Pani głos, ale Pani się proszę zobaczyć, jak udzielałem mieszkańcom Nierwawa głosu. To Pan nie udzielał jeszcze, Pan już przestał. Ja pytałem kto jeszcze, tylko Pani, to proszę słuchać. Proszę bardzo, Pan Łukasz Filipiak. Chciałbym Państwa także, żeby Państwo też dostrzegli, też jakim dylematem my stoimy. Wydanie tych pieniędzy na ten chodnik to jest niewydanie pieniędzy w bardzo wielu innych miejscach, gdzie przyjdą mieszkańcy dokładnie używając takich samych argumentów jak Państwo. I powiem więcej, w tego typu licytacji oni będą mieli rację, ponieważ ciąg ulicy Królowej Jadwigi jest bardziej niebezpieczny. Możemy wystąpić o statystyki policyjne, porównać, zrobić analizę wnikliwą, w których miejscach, gdzie dochodziło. I zapewniam Państwa, że to nie jest jedyne i najniebezpieczniejsze miejsce w dzielnicy. Niestety, taka jest rzeczywistość. Jest to bardzo smutne. Nie, no właśnie o to, że nie ma chodników także. Więc to jest naprawdę trudne, ponieważ dla Państwa wydaje Państwu się, że to jak najbardziej naturalnie, że jest to najważniejsze miejsce, że to ono najważniejsze dla Państwa. Ale tak jak mówię, nie zrobimy wtedy, wycofamy się z kilku innych inwestycji, gdzie ludzie także walczą po 20-30 lat o miejsca, gdzie także nie ma chodników, gdzie też dochodzi do wypadków, wchodzą dzieci, dokładnie tak samo. Przyjdą mieszkańcy tutaj i będą używali dokładnie tych samych argumentów. I tak samo będą źli, że radni używają wtedy takiego argumentu, że przecież robiliśmy w Przegorzałach, a oni powiedzą, ale nas to nie interesuje, my mieszkamy tutaj, my żyjemy tam. Więc Szanowni Państwo, to nie jest tak, że jesteście jedynym miejscem, które potrzebujemy. To znaczy tam zrobić, a tu nie. Nie o to chodzi, tylko chodzi też o skalę. O to chodzi, o to musimy gospodarować tak, że jako radni, naszymi finansami, w ten sposób, żeby starać się realizować maksymalnie dużo potrzeb mieszkańców. A w tym przypadku jest, no niestety, rachunek wygląda w ten sposób, że skoncentrujemy większość naszych wydatków, prawie połowę, i to jeszcze wydatków przyszłej rady, co w ogóle jest mało eleganckie, żebyśmy decydowali o wydatkach w tej chwili, na koniec kadencji, o wydatkach kolejnej rady. Nikt to już nie myślę, że jest to po prostu nieracjonalne wykonywanie tego projektu, który jest zapisany. Ja nie mówię absolutnie, że ten chodnik nie jest potrzebny. Ale nie możemy wartościować w ten sposób. Szanowni Państwo, ja mam Państwa gorącą prośbę, żebyśmy próbowali krótko i sensownie, dlatego że nie wyjdziemy, a mamy bardzo dużą ilość uchwał jeszcze. I ja myślę, że padło naprawdę dużo mocnych argumentów i nikt ich nie lekceważy. Natomiast próbujmy nie powielać już argumentów, które padły. Proszę, no momencie, szanowni Państwo, ale niestety ja to wytłumaczę, że Państwo się na mnie nie gniewają. Statut jest jednoznaczny. Radni mają pierwszeństwo wypowiedzi na sesji przed mieszkańcami. Taki jest statut. Ja się też muszę trzymać, ponieważ zaraz padnie wniosek o to, że łamie statut. W związku z powyższym muszę się tego trzymać. Stąd ja od razu mówię, zapisanych mam jeszcze pana Kajfasza, Kwarciaka, pana Budziaka, panią Marzenę i potem znów mieszkańcy. Natomiast prosiłbym radnych i apeluję do wszystkich, że po mieszkańcach może już próbujmy się nie wypowiadać. Dobrze? Chyba, że ktoś wniesie coś nowego do projektu uchwały, bo nie wyjdziemy stąd dzisiaj. Pan Kajfasz, proszę. Ja się postaram jeszcze nowego zgodnie z tutaj sugestią pana przewodniczącego i w pierwszej kolejności, bo nie, może i badałem, nie pamiętam tego, za ile. Ile my w ogóle mamy tam zrobić metrów tego chodnika za tą kwotę? 240. 240. 240 metrów bieżących. 400 metrów to zamiast. Teraz następne pytanie, bo tutaj pan przewodniczący powiedział, że były jakieś spotkanie z IKIT-em, były jakieś doraźne tutaj zabezpieczenia. Ja bym z chęcią chciał poznać te zabezpieczenia. Co konkretnie? No bo jest obietnica ze strony z IKIT-u poprawienia tego, no niestety wąskiego pobocza, ale maksymalnie ile się da nasypanie tak zwanego recyklingu, czyli coś, co się wiąże bardzo niż tutaj. Następnie jest obietnica inżynierii ruchu na całym odcinku pomalowania ciągłej linii zewnętrznej w celu wyraźnego oddzielenia pobocza od tego przejścia. Jako doraźne, dlatego że ja chcę podkreślić, że nie ukrywa, nie wiem czy powinienem to powiedzieć, ale powiem, może zabrzmi to źle w uszach radnych. Uważam nadal,
Nie zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy zrobić w tej sprawie i nic moim zdaniem nie stanie się, jeśli jeszcze trochę pracy włożymy w to, żeby próbować uzgodnić to w pieniądzach tańszych. Czuję siłę do tego i zobowiązuję się osobiście i mało tego, jeśli polegniemy na tych negocjacjach, to na pewno wrócimy do zadania w wydaniu takim jak dziś, ponieważ nikt nie zlekceważy tego zadania. Bo też nie wiem, czy tam padła jakaś kwota tych doraźnych zabezpieczeń tego typu. Będzie to z utrzymania bieżącego z indywidualnie z naszych pieniędzy. Z bieżącego. No i na koniec się wyrażam swoją opinię na temat tego typu uchwały, bo padły tu wszystkie argumenty, więc nie mam zamiaru ich powielać, ale myślę, że tutaj w dosyć wypaczony sposób zostały przyjęte tutaj słowa pana Andrzeja, który słusznie zauważył, że rzeczywiście my decydujemy teraz o wydaniu tej kwoty 19,5 tysiąca i de facto na przyszłą kadencję zapisujemy te 670 tysięcy. Ja wiem, że tutaj nic nie jest... Może dzisiaj rozpisać przetarg w celu wydania tych pieniędzy w roku 2015. Może i de facto przyszła rada może... Ale przyszła rada może uchylić to. Więc dajmy tutaj pole do podpisu dla demokracji, dla przyszłej rady. Może będziemy mówimy tylko wyłącznie o tej kwocie i mi się wydaje, że nawet możemy pomóc de facto przyszłej radzie, bo wybory są w listopadzie. W grudniu, jak jest, to każdy wie, przyjdą radni, może nowi, może to całkiem nowi radni, bez doświadczenia i będą musieli robić takie rzeczy, o których nie mają pojęcia, czyli po prostu, że się musieli uczyć na nowo tego, czego ja się tutaj uczyłem jako pierwszej kadencji, o czym nie miałem przecież pojęcia, a my już dajemy im konkretne zadanie, na które mogą wydać, więc to jest moim zdaniem jeszcze wszystkim dla przyszłej rady. Bardzo. Ja pozwolę sobie na bieżąco, żeby nie było się już udzielać, to po prostu odpowiedzieć. To wszystko jest i prawda, i nieprawda, panie radny, dlatego że uważam i stoję nadal na stanowisku, że manipulowanie wieloletnią planem finansowym w taki sposób, że zakładamy z góry, że następna rada sobie podejmie decyzję wycofania uchwał albo nie, że może. Nie, ale wiesz państwo, może. Panie przewodniczący, przepraszam, ale pan nas manipuluje. Przepraszam, pan. Do każdej wypowiedzi się odnosi tego. Bardzo to jest niefajne. Proszę udzielać głosu po kolei, a nie dzwoneczki posługiwać się i do każdej rozmowy pan. Była kolejność, prawda? Pan przewodniczący, pan przewodniczący. Zgodnie ze statutem pan przewodniczący w każdej chwili może zabrać głos. Dobrze, ale manipuluje tę całą dyskusję. Ale przewodniczący modeluje to jest, ja nie proszę skrócić to panu nowe fakty i chcę powiedzieć, żeby nie pan nie zadać pytania. Dobrze? Bardzo pana proszę, to jednak ja mówię. Proszę pana, pan, przeznaczamy oczywiście 19,5 tysiąca i to również do pana z końca, który poruszał to na ten rok. To prawda. Ale zapisujemy w wieloletnim planie finansowym 670 tysięcy, co powoduje, że w wieloletnim planie finansowym na przyszły rok, czyli pierwszy rok przyszłej kadencji, przeznaczamy prawie w tym momencie prawie 1 000 000 złotych już zabezpieczamy. Bo mamy jeszcze, pamiętajmy, parking zabezpieczony, mamy jeszcze inne rzeczy w WPF-ie. Wiemy dobrze, że zostawiamy w przyszłej razie bardzo dużo inwestycji już rozpisanych. Ja nadal wierzę i to jest mój jedyny cel i jedyne co staram się państwu powiedzieć, że wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić taniej i to znacznie taniej. I dlatego na etapie przed projektem należy dokonać wszelkich pracy i wszelkich działań, żeby obniżyć cenę tego chodnika. Teraz proszę pana, proszę się uchwalić. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę, że to jest 1/9 kwoty, którą Rada dysponuje za całą kadencję na infrastrukturę. To jest 1/9 tej kwoty. Co do pana radnego Hawranka, czy te wypadki na przykład na Prusa były związane ze stanem infrastruktury, czy brak tam jest chodnik? Nie, były związane dokładnie z tym samym wtargnięciem pieszego na jezdnię, co miało miejsce w przypadku tych 4 wypadków. Czyli nie było związane ze stanem infrastruktury, a tu stan infrastruktury generalnie. Nie, zgodnie z danymi policji było wtargnięcie. Ale ja bardzo proszę jednak, nie dyskutować.
zdecydowanie. Jest tani w czasie. Oczywiście można nie wierzyć w dane policji. Nie można wierzyć we wszystko. Panie radny Andrzeju, bardzo proszę. Pan Krzysztof Paciak. Tu stan infrastruktury generuje zagrożenie, więc nie porównujmy innych wypadków, które się zdarzają i zawsze się będą zdawać. Tu chodzi o relacje pomiędzy brakiem chodnika a zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Kolejna sprawa. Myślę, że ja, którzy są rzeczywiście inwestycje, to inni zadbać teraz konkretne inwestycje, które ich zdaniem są ważniejsze. Niech prosiłbym o wszystkich radnych, którzy teraz wypowiadają się przeciwko, niech powiedzą, które inwestycje są ważniejsze ich zdaniem. Dlatego to jest jedna duża inna inwestycja, dwie małe inne inwestycje, bo mniej więcej 200-300 tysięcy to jest mały remont chodnika. Nie będzie taka kwota, to jest większa inwestycja, więc proszę tych radnych, którzy są przeciwko, o wskazanie konkretnie, za którymi innymi inwestycjami będą głosować, bo przypomnę, jeżeli chcemy, żeby jakieś inne inwestycje były w przyszłym roku realizowane, to w tym roku musimy rozpocząć projektowanie, więc... Szanowny panie radny, nie dopuszczam odpowiedzi na taki plebiscyt prowadzącego radnego, żeby odpowiadał. Nie widzę powodu, żeby radni odpowiadali na cokolwiek, na co może są przygotowani, może nie. To nie wygląda tak, że radny może mieć odpowiednie zdanie, dlatego że ma pomysł na tę inwestycję. Pan Budziak, proszę. Panowie radni, bardzo proszę. Panie Janku, pan Andrzej Budziak teraz. To więc kończąc, bo dyskusja zbliża się do końca, proszę Państwa, chciałem powiedzieć po pierwsze, że lekceważenie ludzi nie jest najlepszą drogą do tego, żeby sprawować funkcję. Obserwuję tutaj lekceważenie ludzi w bardzo daleko idącym stopniu, poprzez postawę, poprzez mowę ciała, poprzez podnoszenie głosu. No i bardzo mi się to nie podoba. To a propos, powiedzmy tutaj, emocjonalnych wypowiedzi, które widziałem. Jeżeli chodzi, słuchajcie Państwo, o samą meritum, jeszcze raz, myślę po raz ostatni, dużo to coś powiedziałem. Decyzję podejmie następna rada, panie przewodniczący. I jakkolwiek pan będzie interpretował moje wypowiedzi, to żeby ona taką decyzję mogła podjąć, żeby ten chodnik mógł zostać wykonany w przyszłym roku, trzeba tą uchwałę podjąć. Do tego doszła Komisja Infrastruktury taki właśnie projekt uchwały przegłosowała. Dziękuję. Pan Marek. Ja chcę powiedzieć tak, ja nie jestem członkiem stałym Komisji Infrastruktury. W związku z powyższym nie jestem jakby na bieżąco w trakcie tych wszystkich dyskusji, które tam się odbywają. Natomiast słyszę tutaj między innymi z ust pana przewodniczącego, czy z ust pani przewodniczącej Komisji Infrastruktury, że nie wszystkie środki dostępne nam radnym zostały jeszcze wykorzystane. To ja chciałabym się zapytać, dlaczego na przykład panowie radni z tamtego rejonu nie próbowali wszystkich innych środków wykorzystać, tak jak mówił pan przewodniczący, że jeszcze można zarurować ten rów, jeszcze można coś tam zrobić, tylko ślepo brniemy w najprostszy i najdroższy z możliwych. Drogi są najdłuższe. Najdroższe. Od dwóch lat trwają analizy. Szanowni Państwo, Pani Marzenko, czy to jeszcze, czy... No nie, bo jakby mamy ilość trwają analizy. Od dwóch lat wszyscy mówią, że są jakieś alternatywne rozwiązania, tylko nikt ich nie wskazuje. Były robione odłącznie wysypania wił, były dziesiątki koncepcji. Panie radny, ja bardzo przepraszam. Odpadki na Zalubieszanowie. Wszyscy to wiemy i pracujemy. Są inne opcje, ale nie ma innych opcji. Przez dwa lata nie znaleźliśmy innej opcji. Czy ktoś z Państwa mieszkańców chce zadać głos? Proszę bardzo, Pani Mieczko. Ja bardzo proszę, żeby panowie radni jednak przegłosowali dzisiaj tą uchwałę, a nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli się uda znaleźć sposób potanienia tej inwestycji, no to będzie wygrana nas wszystkich, jeżeli to obniży koszty. Przecież tego się nie będzie wykonywać w tym roku. Proszę pani, ten projekt w tym roku będzie wykonywany w oparciu o już wykonaną koncepcję, który zakłada stanie kwoty i takie rozwiązanie. Nie mamy jeszcze kosztorysu, prawda? Na podstawie której projekt. Ja osobiście nie zgadzam się. Panie przewodniczący, życie ludzkie nie ma ceny. I nie epatujmy już
naprawdę innymi ulicami, czy już wypadkami śmiertelnymi. Państwo radni, bardzo proszę, że się pani nie pytanie do pana, panie przewodniczący. Bardzo proszę, żadna, proszę pana, żadna. Skoro od 2 lat są do innej, to tutaj do pana, z którą śmierć jest najważniejsza. No, chory. Trzeba gdzieś zacząć. Bardzo proszę, oczywiście. Znalazł możliwe, tańsze rozwiązanie tego problemu. Wiecie co? Skoro pan Krzysztof Kwarciak mówił, że było takie pytanie, radny z urzędu miasta. Tak, to tak mógł być rozwiązania. Z IKIT nie szuka rozwiązań, jeżeli tak na dobrą sprawę i może po prostu nie iść. Projektant decyduje i projektanci są po to, żeby zaproponować różne koncepcje. Czy państwo, czy była taka w ogóle rozpatrywane różne koncepcje? Bo z tego wyszło, że pan wie, że coś może będzie w przyszłości, a de facto koncepcja jest tylko jedna. To bardzo ważne jest to, żeby dodać, że państwo pewnie wiecie, a może nie, że tak na dobrą sprawę została stworzona pierwsza koncepcja, która została zaopiniowana negatywnie przez CIMI. Wtedy nagle skoczyła nagle ta pierwsza koncepcja od razu było 500 tysięcy, a my przeznaczyliśmy tylko 300 na ten rok. W związku z tym już mieliśmy deficyt 200 w odniesieniu do tego roku. I po tych 2 dokładnych opiniach negatywnych działów skitowskich, pan projektant, który robił koncepcję, w ciągu dosłownie 1-2 dni rzutem na taśmę przedłożył kolejną koncepcję, bo za wszelką cenę chciał robić projekt, bo wiadomo, chce zarobić pieniądze, wygrał przetarg, tak? I przedłożył koncepcję, w której nam przedstawił 830 tysięcy złotych netto kosztorys do tej koncepcji. I teraz na bazie tej drugiej koncepcji, która była robiona bardzo błyskawicznie przez projektanta, my mamy podjąć decyzję o budowaniu tego chodnika w sytuacji, kiedy być może warto jeszcze jedną koncepcję wykonać w oparciu o już doświadczenie, jakie zdobyliśmy, szczególnie Krzysztof w ostatnim pół roku, bo wiemy. Mało, ja jeszcze dodam łyżkę dziegciu do tego wszystkiego i Krzysztof był świadkiem. Pani dyrektor wodociągu powiedziała na początku spotkania, że wodociągi przeprowadzą sam wodociąg za tą różnicę, o której rozmawiamy, bo milion to jest cała kwota, a wodociąg podjął się, że zrobi wodociąg na własny koszt między 250 a 300 tysięcy, przerobił. Nie dopuściła dzielenia na żadne, że fragment chodnika, że krótszy odcinek, że może tylko od pajęczek do... A na sam koniec, jak popatrzyła na mapy sytuacyjno-wysokościowe, powiedziała jedno zdanie, które jest zapisane w protokole. Ale mimo wszystko zostawiam sobie ostateczną decyzję, jak zobaczę projekt, czyli może jeszcze wodociąg zająć stanowisko. Nie sfinansujemy wodociągu. A wtedy będzie kolejne 250 tysięcy do tej budowy. Ja uważam, żeby zrobić jeszcze jedną koncepcję, w oparciu o to doświadczenie, która kosztuje przy tych kwotach już naprawdę niewielkie pieniądze, bo to jest około 14 tysięcy, dobrze pamiętam, złotych, warto zrobić jeszcze raz. Natomiast warto jeszcze raz zacząć negocjować. Mamy, szanowni państwo, 14 tysięcy, koncepcja. Więc warto pracować jeszcze nad tym fragmentem. Ja wierzę, że można to zrobić dalej. I pani mi zadała pytanie konkretne. Oczywiście ja zobowiążę się w swoim imieniu, bo ciężko mi zaradę. Wszystko zrobię, żeby w tym roku rozstrzygnąć ten temat, czy da się to zrobić taniej, czy musimy wracać do pomysłu na nowo. To jest moje zobowiązanie, jeżeli radni mnie w tym poprą, będziemy nad tym pracować. Ktoś z mieszkańców, pani. Panie przewodniczący, czy ad vocem do tego, jeśli można prosić, czy pani mi ustąpi głosu? Tak, proszę bardzo. Mi się bardzo podoba pana wypowiedź teraz i idąc jakby za tą myślą, rzeczywiście trzeba stworzyć nowy projekt. Trzeba stworzyć nowy projekt, który będzie projektem lepszym, tańszym, inwestycja będzie tańsza. Trzeba również zaoszczędzić pieniądze na projekcie. I teraz troszeczkę bym ten pomysł, który pan tu zgłosił, zmienił. Niepotrzebna nam jest kolejna koncepcja, bo ta kolejna koncepcja będzie znowu koncepcją. Zmianę projektu i te wszystkie uzgodnienia, te wszystkie ulepszenia, o których na razie nie wiemy, tylko mówimy, można przeprowadzić w ramach tej fazy, o której tu mówił pan radny, czyli już projektu wykonawczego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na tym etapie wszystkie tutaj mądre pomysły wstawić do tego projektu. Zaoszczędzicie państwo na koncepcji, nie wiem ile ona kosztowała, 20, 30, 40 tysięcy, no 14, ale oszczędzajmy, to jest oszczędność.
I dzisiejsze głosowanie, jeszcze raz do Państwa apeluję, właśnie umożliwi takie działanie, czyli działanie zmierzające do wykonania inwestycji w sposób tańszy, prostszy. Natomiast tworzenie kolejnych w tej chwili koncepcji, wizji, studiów, to jest pompowanie pieniędzy, gdy my już wiemy, że interesuje nas chodnik i ten chodnik rozwiąże nasz problem. Nie przejście gdzieś, nie kładka piesza, nie rura z wodą, tylko nas interesuje chodnik. Nie dlatego, że nam się to przyśniło, tylko dlatego, że 20 lat doświadczeń mieszkania tam oraz co najmniej 2 lata pracy ekspertów z ZIKIT-u, ZPWiK-a, radnych i wszystkich doszło, i projektanta, doszły te gremia do wniosku, że tylko chodnik. W związku z tym mnie się wydaje, że teraz trzeba realizować ten chodnik w sposób najtańszy, ekonomiczny. A żeby to zrobić, to Państwo musicie dzisiaj zagłosować, bo dzięki temu można będzie to zrobić. Czyli z Pana wypowiedzi dzisiaj wynika, że ci radni, którzy będą głosować przeciwko, to są za tym, żeby to rozwiązanie było drogie, złe, tymczasowe, kolejny raz powielane jakieś rozwiązania. Najprostsza droga jest głosowanie dzisiaj, poprawa w ramach projektu wykonawczego, a radni następnej kadencji zobaczą, czy to, co żeście Państwo tutaj uradzili, jest, jeśli uznają, że to jest rzeczywiście wzięte z księżyca i nie ma uzasadnienia, to mają cały czas szansę powiedzieć nie. Czyli dzisiaj apeluję jeszcze raz do Państwa, to jest Wasz obowiązek, to jest, drodzy Państwo radni, to jest autentycznie w świetle ostatniej Pana wypowiedzi, to jest Wasz obowiązek głosować na tak. Głosowanie na nie jest jednoznacznie rozumiane, niech tam giną dalej ludzie. Dajże mi głos wreszcie. Ale wasz kanał, no przepraszam bardzo, nie mam cię zapisanego, zaraz. Pierwszy raz zobaczyliście, teraz zgłaszasz, no przepraszam. Teraz widzisz? Tak. Szanowny panie, ja tego, co pan powiedział, osobiście nie potwierdzam swoją osobą z prostej przyczyny. Uważam, że to jest złe, ponieważ projekt będzie robiony w oparciu o istniejącą koncepcję, a nie w oparciu o nasze doświadczenie. Można zmienić, jestem projektantem, proszę pana. Cieszę się, chciałbym, żeby pan wystartował w przetargu do tego projektu i go robił, to wtedy uwierzę. Natomiast powiem panu bardzo prostą rzecz. Zapisując w WPF-ie środki na przyszły rok, blokujemy te środki i nie możemy realizować żadnych innych zadań. A proszę państwa, ja to powiedziałem na samym początku, I to gdzieś umyka też, żeby Państwo nie brali to jako główny argument. To zadanie weszło na listę rankingową poza wszelką kolejnością, a są ludzie, którzy też czekają po 30 lat na realizację swoich zadań. Pani powiedziała, że to zadanie czeka długo. Tak, ale tego zadania nigdy nie było na liście rankingowej dzielnicy, która póki co do tego roku jeszcze obowiązuje. Pan Michał Radek, pan Krzysztof. Proszę Państwa, od tego roku decyzją Rady Miasta został uchwalony tak zwany budżet obywatelski. Każdy mieszkaniec może zgłosić do budżetu obywatelskiego swój projekt, przekonać innych mieszkańców, że ten projekt jest najważniejszy, przegłosować ten projekt większością głosów i w tym momencie władze, czyli w tym wypadku dzielnica, mają obowiązek ten projekt realizować. Budżet obywatelski na dzielnicę siódmą od tego roku począwszy to jest 1 000 000 zł. Dobrze mówię, panie przewodniczący? 100 000 000. Przepraszam bardzo, pomyliłem się. Budżet na wszystkie dzielnice jest 1 800 000 zł. Jak 10 lat poskładamy. Jest 1 800 000. Tak, pomyliłem się. Ja też jestem człowiekiem, mogę się pomylić. Jeżeli wszyscy Państwo jesteście nieomylni, to każdy, kto jest nieomylny, to proszę, żeby pierwszy rzucił we mnie kamienie. Każdy, kto jest nieomylny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest 3 000 000 zł, to jest informacja na pewno przeznaczona w budżecie miasta na
inwestycje obywatelskie. W związku z powyższym, jeżeli państwo uważacie, że ta inwestycja jest najważniejsza i macie do tego prawo, przekonajcie innych, że ta inwestycja do tego jest, że jest najważniejsza i ona zostanie zrealizowana z pieniędzy miasta. Ale po to właśnie, myśmy tu przyszli, żeby właśnie po to jest budżet obywatelski, bo z tego, co z dyskusji widzę, to cała masa radnych wcale nie jest przekonana do tego, że akurat ta inwestycja po dyskusji widzę i okaże się głosowanie, jak będzie. Pan już przegłosował. Tak, ja jestem przeciwny tej inwestycji. No, mogę to pan nie za kolegów też. Ale mogę to powiedzieć w tym momencie. Nie można słuchać tego. I mogę to powiedzieć w głosie. Zresztą wszyscy za chwilę powiedzieli. I dlatego, jeżeli jesteście państwo pewni, że ta inwestycja jest najważniejsza, przekonajcie innych mieszkańców w zasadach demokratycznych głosowań. Wtedy ta inwestycja będzie na pewno realizowana. Ja bardzo państwa proszę. Za nasze pieniądze, do kurwy miasta. Szanowni państwo, szanowni państwo. Od tego mamy radnych. Za nasze pieniądze tutaj siedzicie wszyscy państwo. Za nasze podatki, tak? Możemy się zgodzić, że udzielamy jeszcze 3 głosy i kończymy. Jeżeli nie, to złożę wniosek o zakończenie dyskusji. Nie, już się przed panem zgłosiły 2 panie, proszę bardzo. Pani chciałaby. Ja też chciałabym, może tym tokiem myślenia, co tam pana z ulicy Wodociągowej jest radny, bo on tutaj też mówił, że tam ma powstać taki sam chodnik, prawda? Więc może tutaj wziąć za jakąś to, co pan mówił, nie wiem, byliśmy na ostatniej, kiedyś tutaj radził państwa i pan mówił, że ten chodnik powstanie. Może koncepcję taką wziąć i w tym momencie ten chodnik powstanie nie za 1 000 000 zł, tylko na przykład za 400 czy 500 tysięcy. A poza tym ulica Pajęcza, która była robiona, też była chyba kwota wystawiona 2,5 miliona złotych, a zrobiono za 1,5 miliona. Ale pani wie dlaczego? Dlatego, że zakres został zmniejszony i to poważnie, że nie poszły wykupy ziemi, na które miały być przeznaczone pieniądze i miała być o normatywnej szerokości. Także dlatego zostały pieniądze. Tutaj nie mam obowiązku. Ale czekaj, Duda, może by na całość wygrał pan, który dał taką kwotę. Proszę państwa, za mniejsze pieniądze. To powinny zawsze. Proszę państwa, ja prosiłbym o powoli już zachęcanie tej dyskusji. Pan Piotr Dumitajski, proszę. To nic nie zmieni. Czy głos za? Głos przeciw. Szanowni państwo, głosujemy wniosek formalny pana radnego Dumitajskiego o zakończenie dyskusji. Kto z państwa radnych jest... Trzeba przerwanie dyskusji, przepraszam. Kto z, ale nikt nie był zapisany do głosu. Kto z państwa jest za przerwanie dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę państwa, przechodzimy do głosowania uchwały. Wniosek o imienny, oczywiście. Czy państwo jeszcze potrzebujecie, żeby przybliżyć projekt uchwały, czy wszyscy wiecie? Dlatego odczytujemy i zaczynamy głosować. Pan Budziak Andrzej. Za. Pan Bułat Paweł. Przeciw. Pan Dziura Bartkiewicz Jacek. Przeciw. Pan Filipian Łukasz. Przeciw. Filipian Szczęsny. Przeciw. Gaczorek Filip. Wstrzymuje się. Garzeł Marzena. Przeciw. Golonka Marek. Przeciw. Kawlanek Andrzej. Przeciw. Jakubowski Krzysztof. Przeciw. Kajfasz Paweł. Za. Kapusta Marcin. Wstrzymuje się. Kowalski Paweł. Za. Chwarciak Krzysztof. Za. Mach Julia. Bardyła Magdalena. Wstrzymuje się. Markowski Jakub. Przeciw. Milej Jerzy. Przeciw. Sikora Marek. Przeciw. Tumidański Piotr. Przeciw. Wcisło Ewa. Za. Szanowni państwo, za było 5 głosów przeciw, 13 wstrzymały się, 3 osoby, uchwała została odrzucona.